Maja chce prosić Antka, by pomógł jej wyplątać się z kłopotów. Ma nadzieję, że chłopak coś wymyśli i pomoże w czasie rozmowy z mamą, którą wezwała do szkoły Maria Borkowska. Ej, Antek, poczekaj. Daj mi spokój. Przepraszam za tamto, no nie chciałam. Nie mam zamiaru z tobą rozmawiać, daj mi spokój. Antek, poczekaj. Musisz mi pomóc, bo Borkowska wezwała do szkoły moją mamę, ona zaraz tutaj będzie. Weź coś tam wymyśl, że w sumie nic się nie stało, nie wiem. Tak, ja ci mam teraz pomóc po tym wszystkim. Wiesz co, twoja matka właśnie powinna się dowiedzieć, jaka właśnie jesteś naprawdę. Nie mów tak na mnie, musisz mi pomóc, rozumiesz? No czemu mam ci pomóc, co? Bo jesteś moim chłopakiem. Już nie jestem. Antek, ja wiem, że się zdenerwowałam, wkurzyłam się trochę, no przepraszam, że tak wyszło. Przeprosiny przyjęte, ale i tak nie będziemy razem. Antek, zmienię się. Tak, już ostatnio miała się zmienić, co? Wyszło tak jak zawsze. Przepraszam. Tak, przeprosiny przyjęte, ale i tak nie będziemy razem, rozumiesz? Antek, please. Posłuchaj, jeśli chcesz, możemy zostać przyjaciółmi, okej? Okay? A weź, wnoszę na to twoją przyjaźń. Wiesz co, polecam ci wybrać do psychologa, okej? Okay? Nie jestem żadną śluską! To niby czemu się tak zachowujesz? Serio, to koniec? Przecież ja nic takiego nie zrobiłam. No może przesadzałam z tym biciem Antka, ale ja już taka jestem. Naprawdę każdy myśli, że jestem wariatką? Do szkoły przyjechała mama Mai. Kobieta wie, że córka bywa wybuchowa, ale nigdy nie przypuszczałaby, że może pobić swojego chłopaka. Jezu, mamo, nie wiem, tak jakoś wyszło. Jak wyszło? Przecież jemu i mogło się naprawdę zdarzyć coś poważnego. Boże, weź. O, dobrze, że pani już jest. Bardzo proszę. Wezwałam panią, ponieważ Majka ostatnio zachowuje się bardzo agresywnie. Dzisiaj tak popchnęła Antka, że ten rozciął sobie głowę. No bo się bardzo zdenerwowałam. Maja, ja rozumiem, że pokłóciłaś się z Antkiem. Ja rozumiem, że się zdenerwowałaś. Ale to absolutnie nie tłumaczy twojego zachowania. Ja nie chciałam mu zrobić krzywdy. Ale zrobiłaś. I to nie pierwszy raz byłaś tak agresywna. Ty naprawdę masz poważny problem. Rozumiesz? Musisz zacząć nad sobą panować. No, ale jak? Uważam, że potrzebna ci jest pomoc specjalisty. Pani też myśli, że jestem świruską? Nie, ja nie powiedziałam, że jesteś świruską. Po prostu psycholog albo terapeuta jest po to, żeby rozwiązywać różne problemy. Może tobie też pomoże rozwiązać twoje problemy. Jak mogłam nie zauważyć, że dzieje się z tobą coś złego? A ze mną jest aż tak źle? Nie martw się. Pomożemy ci, znajdziemy dobrego specjalistę. Jeśli będziesz chciała, ja mogę ci polecić jakiegoś specjalistę. No? No dobrze. No.